Szanowni, na koniec naszego cyklu o prawie Archimedesa zrobiliśmy sobie takie zadanie. Na barkę pływającą po kanale załadowano blok żelaza. Barka wypłynęła z portu i na skutek zbiegu okoliczności ładunek wypadł za burtę i utonął. No jak to żelazo jest cięższe od wody, ma większą gęstość od wody i dlatego tonie w wodzie. Czy po wypadnięciu ładunku za burtę poziom wody w kanale podniósł się, czy opadł? No i tutaj zrobiłem takie schematyczne rysuneczki. Barka oczywiście sama ma swój ciężar, więc to jest kanał. Tu jest woda w tym kanale. Pływa w tej wodzie, zanurza się trochę. Potrzebna jest siła wyporu, żeby podtrzymać ciężar barki. No, w momencie, kiedy załadowano ten blok żelaza, symbolizowany przez ten czarny prostokąt tutaj. No barka na pewno osiadła głębiej w wodzie, a jednocześnie poziom wody się podniósł. No a tu jest sytuacja, w której blok wypadł za burtę. Barka zanurzona powinna być zanurzona mniej więcej tak samo jak poprzednio. Zobaczmy, czy możemy to poprawić trochę. O, teraz jest tak samo. No a w wodzie znajduje się blok żelaza, no i oczywiście też wypiera, więc poziom wody, wypiera wodę, więc poziom wody w tym kanale się też pewnie podniósł. No i pytanie, czy podniósł się więcej w tym przypadku, czy był wyższy w tym przypadku, czy w tym przypadku. Jeżeli był wyższy w tym przypadku, to po wypadnięciu za burtę poziom wody opadł, jeżeli był wyższy w tym przypadku, to po wysadnięciu za burtę ładunku poziom wody podniósł się. No dobrze, no to w takim razie możemy się zabrać za rozwiązanie tego zadania, tylko ja bym chciał jeszcze tu wprowadzić pewne oznaczenia, bo umówiliśmy się, że zrobimy to zadanie, będziemy korzystać z mocy algebry i przekształceń wzorów, a przy okazji nauczymy się może trochę manipulacji tymi wzorami. Otóż mamy sytuację taką, że po pierwsze przypomnimy sobie wzór na siłę wyporu. Siła wyporu to jest iloczyn trzech czynników. Jest proporcjonalna do gęstości cieczy, w której ciało się zanurza, w tym wypadku wody. dV to jest gęstość wody ze znaczkiem V na dole. V to jest objętość zanurzonego w tej wodzie ciała. No a G to jest ten uniwersalny współczynnik pomiędzy masą a ciężarem, który żeśmy sobie wprowadzili przy okazji omawiania różnicy pomiędzy masą a ciężarem. No i teraz tak, mL, L to oznacza tutaj ładunek, to jest masa tego bloku żelaza, U to jest jego objętość, a D ze znaczkiem L to jest gęstość tego bloku, gęstość żelaza. No więc zobaczmy, jak sytuacja wygląda, jeśli chodzi o objętość wypartej wody. Tu sprawa jest jasna. Wypadł ładunek za burtę. Widzę, że tutaj też trzeba poprawić to zanurzenie naszej barki. Wypadł ładunek za burtę. Wypiera objętość wody równą swojej objętości. Więc to mamy sprawę jasno, a tutaj no, to musimy policzyć. Mamy siłę wyporu. Mamy siłę wyporu i ona musi być równa, ciężarowi tego żelaznego klocka, prawda? Ciężarowi ładunku, więc to musi być równe. No, czemu się równa ciężar tego ładunku? No, ciężar tego ładunku to jest G razy jego masa, tak? No a czemu się równa, czyli mamy takie wyrażenie, no a czemu się równa masa tego ładunku, masa tego żelaza? No to jest jego gęstość razy objętość. Objętość
roku żelaza to było U, tak? No to porównując sobie to wyrażenie z tym, możemy zapisać od razu, że no tutaj G razy gęstość wody razy objętość wypartej wody to się równa G razy gęstość ładunku, przepraszam, gęstość ładunku, czyli gęstość tego żelaza, no i razy objętość tego żelaza, czyli U, tak? No, co możemy tutaj od razu powiedzieć? No, po pierwsze możemy sobie skrócić przez G, tak? Dlatego, że G jest po lewej stronie i po prawej. Narysujemy taką cienką kreseczkę, która będzie oznaczała, że skracamy przez G. Lewą i prawą stronę. No, po skróceniu przez G dostaniemy takie równanie. Gęstość wody razy objętość wypartej przez barkę wody to jest to samo, co gęstość ładunku żelaza razy objętość tego ładunku. No, to jest typowa proporcja, tak? Można powiedzieć, że to jest typowe rozwiązanie proporcji, to teraz napiszmy sobie, jaka to jest proporcja. No, to musi być taka proporcja. Gęstość wody podzielić przez gęstość ładunku. To jest to samo, to w liczniku musi być teraz U, a w mianowniku musi być objętość wody wypartej. No bo rzeczywiście taka proporcja przyrównujemy na krzyż. Tak? Gęstość wody razy objętość wypartej wody równa się gęstość ładunku razy jego objętość. No to stąd chcemy obliczyć gęstość, chcemy obliczyć tę objętość, no to musimy obie strony pomnożyć przez objętość i jak pomnożymy obie strony przez objętość, to objętość powędruje nam na lewą stronę tego równania, no a to musimy przenieść na prawą, czyli pomnożyć przez gęstość ładunku i podzielić przez gęstość wody, czyli po prostu przez odwrotność tego ułamka. Tak? Dostaniemy zatem, że objętość to jest objętość ładunku razy gęstość ładunku podzielić przez gęstość wody. No i to jest odpowiedź na nasze, to jest, będziemy w stanie rozwiązać to nasze zadanie, znając ten wzór. No bo popatrzcie, teraz żelazo ma większą gęstość niż woda, czyli ten współczynnik jest większy od jedności. A zatem objętość wody wypartej przez barkę, na której leży ładunek, jest większa niż objętość samego ładunku. Możemy to też tutaj od razu zapisać. No, a zatem w tym wypadku barka z ładunkiem wypiera więcej wody niż sam ładunek, a zatem w tym wypadku poziom wody był wyższy, a zatem w tym wypadku po wypadnięciu ładunku za burtę poziom wody opadł. No i to jest rozwiązanie tego zadania, przy czym sposób myślenia wyznacza nam algebra. Wyznaczają nam algebraiczne przekształcenia, takie same zresztą, których
uczycie się w tej chwili na lekcji matematyki. Tyle tylko, że tam zamiast siły wyporu, G i wszystkich pozostałych tutaj symboli występują symbole takie jak X, Y i Z. Tak? Matematyka jest bez kontekstu. Ona zajmuje się tylko regułami operowania, algebra zajmuje się regułami operowania tymi symbolami. Natomiast my nadajemy tym symbolom konkretny kontekst i na podstawie tych reguł i przekształceń docieramy do wzoru, z którego wyciągamy już konkretne wnioski.